zdecydowanie trzeba o tym mówić, że aborcja powinna być prawem każdej kobiety. Wiecie państwo, to przecież tylko zarodek. Dobrze, że w naszym kraju jest już dostępna pigułka dzień po. To ratuje los wielu kobiet. Przecież nie każda z nas chce być matką. Wyprzedaż lasów państwowych to szansa na uratowanie. O, jak mądrze gada. Dobrze, że nasze ziemie zostały włączone do sektora finansów. Polsko, bo nad swym losem zapłaczesz gorzko. Dla naszych wrogów to rozkosz. Widząc naszej suwerenności strzępy, zlatują się sępy, choć niepewnie coraz śmielej, bo ich przyjaciele Judasza naśladowcy, bestie w przebraniu owcy, sterowani za kurtyny chłopcy. Przez potomstwo czerwonego smoka kłamstwem oddychają. Kłamstwo to ich pokarm, z ojczyzny zrobili sobie z wyprzedażą lokal. Wciągnęła nas Unia, niech twójski nochal trocha winna za to przecież epoka kryzysu. Obudź się Polsku, bo nie poznaję twych rysów. Od szczytu rysów po Bałtyku, wybrzeże, od zachodu aż po cały blok wschodni. Od rzezi wołyńskiej do katyńskiej zbrodni. Świadkowie prawdy dzisiaj dalej niewygodni. Za to modni ci, co wypluwają tony kłamliwego jadu. Dyżurni kłamcy starego układu plują tym jadem bohaterstwo naszych dziadów, którzy na ojczyzny ołtarzu za Polskę, wolność, prawdę swe życie złożyli w ofierze. Oni wierzyli, ja też w Chrystusa wierzę szczerze. Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach? Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa. Spleśmy łańcuch różańców przez Polskę. Królowo Polski, my twoim wojskiem. Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach? Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa. Spleśmy łańcuch różańców przez Polskę. Królowo Polski, my twoim wojskiem. Obudź się Polsko, czas uderzyć w dzwony. Liberalizm i komuna jak dwa piekielne klony pozbawiają nas krzętnie niepodległej korony. Tylko prawda nas wyzwoli, nie głos prawdy rozchodzi się we wszystkie świata strony. Nie głos prawdy popłynie głośno na ulicy i zambony. Niech go niosą dalej uczelnie i stadiony, zakłady pracy, szkoły, wioski i osiedla. Nie głos prawdy niszczy mętnego nurtu media, aby Polska stała się na powrót Bogu wierna. Na powrót odzyskała wiarę, bo w nowych garniturach te struktury stare w czasie. Gdy ziomkami świnisz bletę, lecisz balet, łykasz kolejną tabletę, poszerzając grono myślow duchowych kalek. Tymczasem oni bez pardonu z impetem realizują nowy polski rozbiór. Obudź się Polsko i na to nie pozwól. Obudź się Polsko i na to nie pozwól. Królowo Polski, powstrzymaj ten rozbój. Sięga zenitu społeczeństwa, nie do rozwój. A bez wartości chrześcijańskiej demokracja to tylko dekoracja, która przekształca się w totalitaryzm. Masz tu tylko nikły zarys trzeźwej obserwacji. Nie tylko środowisk libertyńsko masońsko lewackich jako śmiornicy macki oplatają nas szeregi zdrajców. Brak słów, tyle afer, tyle hajsu. Rozgrabiony cały majątek narodowy, a oni nietykalni jak w Indiach święte krowy. Na gruzach chrześcijaństwa chcą zbudować porządek świata nowy. Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach? Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa. Spleśmy łańcuch różańców przez Polskę. Królowo Polski, my twoim wojskiem. Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach? Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa. Spleśmy łańcuch różańców przez Polskę. Królowo Polski, my twoim wojskiem. Obudź się Polsko i ocknij się z hipnozy. Przykład Smoleńska i stalowej brzozy. Szybko zapominasz chwilę grozy, chwilę przerażenia. Niemieckie obozy i sowieckie łagry. Dzisiaj nowe formy poniżenia i pogardy. W sposób sprawny fałszowanie prawdy. Między Moskwą a Berlinem znów rozdane karty. Obudź się Polsko, skończyły się żarty. To są suche fakty, że na najwyższych szczeblach zdarzały się pakty, by położyć na nas swe zbrodnicze łapy. By wydrzeć Polskę ze światowej mapy, by wydrzeć Polskę z umysłów serc braci, by w to miejsce wstawić wolności i atrapy. Dokładnie pokazują nam to historii etapy. Dokładnie pokazuje wyczucie kłamstwa srodu, gdy miłość do ojczyzny wymazana z serc ogrodów. Wtedy przychodzi czas tyranów i herodów, tworzenia sobie innych bogów i bluźnierczej mowy. Przyjdź Duchu Święty, tak bardzo potrzebujemy tej ziemi odnowy. Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji w sprawie konwencji antyprzemocowej. Za głosowało 250...